Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Whistler, a to jest kanał o e-papierosach, liquidach, prawiksach i rzeczach ulatniających się w chórze. Dzisiaj mam dla was takie cacuszka od Elite Lab, Shapes of Vape, czyli Orbit Millions, Lemonade, Fruit Dream, Grape Ape, ale to nie jest piwo, spokojnie, i Bubble Red. I oczywiście wszystkie przetestujemy, mamy tutaj szoty i każde zaraz będziemy zalewać. Kurde, boksa zgubiłem. Gdzie jest boks? Halo, jak ja mam testować bez sprzętu? Skrzyneczka póki co się nam nie przyda, więc ją odłożymy, chociaż jest bardzo ładna. Słuchajcie, co tu się dzieje. Ja teraz otwieram te premiksy, a tutaj normalnie zalatuje świeżością. I jestem bardzo ciekawy, jak to smakuje, ale pachną bardzo słodko. Słuchajcie, chwilę mi to zajęło, ale teraz będziemy wlewać nikotynę do każdego pojemnika z premiksem, więc też to trochę zajmie i za chwilę wracamy do testu. I ostatni, słuchajcie, ostatni shot. I lejemy jak barista kawę. Poniedziałek o 6 rano. Możemy zacząć od pierwszego olejku, czyli Orbit Millions. Na moim boksie Aegis 220W i Profile RDA na meszu. Oczywiście NI80 siateczka. No i słuchajcie, to jest mięta, słodka mięta. Prawdopodobnie. Jak smakuje? Jeszcze nie wiem, zaraz sprawdzimy, jak pachnie. Jak słodka mięta. Gumy jakieś, gumy do rzucia, takie miętowo słodkie, po prostu miętowy. Smakuje naprawdę orzeźwiająco, słuchajcie, to smakuje jak taka słodziutka mięta. Naprawdę bardzo delikatny smak, nie drażni, też nie ma takiej wielkiej płytkości, żebyście nie odczuwali tego smaku. Jest naprawdę fajny, w sensie przy zaciąganiu się czujecie tą słodką miętę, jak wypuszczacie już tą chmurę, to dalej ten smak tak drąży wasze kubki smakowe i to jest wspaniałe. Wow, póki co naprawdę tutaj jest szacun. To jest bardzo dobry olejek, więc ta seria może wprowadzi nam trochę świeżości tutaj z premiksami. A dawno też nie było odcinków o premiksach, więc tutaj polecam. W skali Whistlera tutaj będzie 10/10 normalnie. Nie no serio, to jest premiks, wow. No nie pamiętam, kiedy tak się delektowałem olejkiem, no po prostu. Zobaczcie, jakie chmury w ogóle trzaska, przecież to jest potęga. Gęste oleje, bardzo dobry olejek. Orbit Millions na pewno wam polecam. A teraz idziemy do bardziej smakowych olejków. Słodkich, dobrych. Wszystkie są dobre, ale są smakowe. Lemonade. To jest kolejny premiks, który będziemy smakować. Shapes of Vape Elite Lab. Bardzo ładnie pachnie. Co takiego? Czy to jest lemoniada? Co to jest? Cytrusy? Tutaj znajdziecie miks cytrusów. Brzmi bardzo fajnie. Ja bardzo lubię cytrusy. Tutaj mi zleciała kropla. Teraz, kurde, odpalamy kubki smakowe. Wow. Czuć limonkę. Czuć słodką cytrynę. Taki cukierkowy smak, powiem wam. Miód malina. Znaczy cytryna. Bardzo dobre. Co tu jest w tych olejach? Kurde, że to jest takie smaczne. I to nie są bardzo drogie premiksy. Możecie kupić w bardzo fajnej cenie, więc kurde, naprawdę wam polecam. Ej, to jest naprawdę dobre. Powiem wam, że mesz nawet wyciąga taki super smak, że tutaj naprawdę to smakuje rewelacyjnie. To jest na poziomie po prostu takiej wyższej półki, albo to po prostu jest wyższa półka, słuchajcie. Bierzcie, kupujcie i smakujcie. Naprawdę polecam też spróbować. To jest lemoniada. Lemoniada, po prostu, lemoniada, to jest bardzo dobry olejek i premiks, przepraszam, to nie jest liquid, to jest premiks beznikotynowy, szota sobie dolewacie, jakiego tylko chcecie, to już sobie tam bierzecie na swoje możliwości. Serio, ja tutaj w kichę nigdy nie lecę, jak są premiksy niedobre, to od razu o tym mówię, tutaj czuję po prostu, że jest dobrze. Tak jak nie przepadam ogólnie za limonkami osobiście, to ta limonka i cytryny, bo tu nie czuć samej limonki, też czuć tą cytrynę, więc tutaj macie taki fajny mik, nie wali wam tą limonką po języku, tylko tutaj smakuje wszystko razem. Kolejnym smakiem jest Fruit Dream, czyli porzeczka, truskawka i chłodzik, więc Super, lubię porzeczkę, lubię truskawkę, kolada jest zawsze mile widziana, więc jestem bardzo ciekawy tego premiksa. No, mam nadzieję, że mnie tutaj pozytywnie zaskoczy, ale myślę, że to może być mój faworyt, chociaż nie wiem jak smakuje, ale zaraz się dowiemy. Pachnie porzeczkowo bardzo. Truskawki tak na pierwszy ten nie czuć, ale jak powąchacie, to czujecie tą porzeczkę. No proszę państwa, no i to jest po prostu, to jest to. Z tyłu macie napisane, że to jest truskawka z czarną porzeczką. No ale ja czuję, że to jest takie orzeźwiające, to jest orzeźwiający premiks. Tego mi się wydaje, nie wiem czy tutaj jest kolada. Nie jest tak mocno wyczuwalne, to jest owocowe, więc w sumie z tą koladą to może przesadziłem trochę. Bo nie czuć tutaj tak tej kolady, więc może jej nawet nie ma, ale jest bardzo dobre, owocowe. Czuć truskawkę i porzeczkę. Przy pierwszym wydmuchu czuję akurat taką porzeczkę, jak to bardziej aromat tutaj się przebijał, ale już tak w połowie i na końcu tej chmurki wyczuwasz tą truskawkę, tak na samym końcu języka, tą słodkość tej truskaweczki, więc jest bardzo przyjemny. Bardzo mi się podoba w tym to, że to jest po prostu takie chmurodajne, to są gęste oleje. Sami widzicie. Nawet się nie duży, to jest w ogóle wow. Dobra, buszek na koniec to jeszcze będzie, spokojnie, ja was tu jeszcze nie zasłaniam, więc to jest też super, czarna porzeczka, truskawka. Ze wszystkich, które przetestowaliśmy do tej pory, ten jest najbardziej taki słodko-owocowy. Taki, wiecie, bo tam były cytrusy, mięta, a to jest po prostu owoc. Słodki, słodziutkie owocki. Jak lubicie truskawkę, czarną porzeczkę, to tu się nie przejedziecie. No ta seria jest po prostu boska. Kolejnym na liście jest Grape Ape. Czyli wiecie, tutaj piwo winogronowe, to jest słodkie winogrono z jabłkiem, może cydr, nie no, to nie jest alkohol, ja to sobie żartuję oczywiście, ale już sobie lejemy na grzałeczkę, zakręcamy buteleczkę, odkładamy, tak wygląda butelka, bardzo fajnie, jako oczywiście wszystkie są bardzo kolorowe, co jest najlepsze w tym wszystkim, smak, który zaraz sprawdzimy, zapach bardzo ciekawy, winogrono tu jest. Ja... Winogrona to zawsze jest takie, wiecie, ja winogron... Cienka linia jest po prostu, bo ja tak te winogrona nie zawsze mi podpadają do gustu, bo często mnie mdlą. No i słuchajcie, czuć tutaj winogrono. Słodkie, rzeczywiście, no słodkie, no oleje takie zazwyczaj są słodkie. Czuć tutaj słodkie winogrono. Jabłuszko oczywiście na końcu. Ja nie wiem jak, kurde, tutaj... Chemicy robią te olejki, ale to jest tak, że jak biorę bucha i zaczynam, tak wiecie, już tutaj trafić to czuję to winogrono, a przy wydmuchiwaniu na takim końcówce czuć jabłko, czyli tutaj winogrono przebija, więc jeżeli lubicie winogrono, to tutaj winogrono w tym premiksie będzie wam przebijać, więc głównie nastawiacie się tutaj na winogrono, jabłuszko też jest wyczuwalne właśnie w mojej opinii na takiej końcówce. Ale jak przywalicie mocnego bucha, to też czuć po prostu ten fajny miks, bardzo fajne połączenie i bardzo mi smakuje. Tak jak jestem zawsze sceptycznie nastawiony do winogron, to tutaj to winogrono daje radę, to jest super, super smak. To jest aż dziwne po prostu, bo próbuję teraz całą serię tych Shapes of Vape i wszystkie są po prostu smaczne. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zostaw kciuka, komentarz i oczywiście zasubskrybuj kanał. Tak, to jest taka, to nie jest manipulacja, to jest takie moje przypomnienie dla was, ponieważ procent ponad was ogląda mnie bez subskrypcji, więc dlatego was do tego zachęcam, żeby zasubskrybować, no i żeby było milej. Jeszcze jeden buszek z tego premiksa, bo jeszcze mi tu zostało na grzałce, więc smakujemy. Lecimy w kosmos. Panie i panowie, wejperzy i wejperki, palacze, nie palacze, elektroniczni palacze. Ostatnim premiksem, który mamy tutaj na naszej liście jest Bubble Red, czyli czerwona guma balonowa. To jest czerwona guma balonowa. Jak to będzie smakować, jestem bardzo ciekawy. Więc wreszcie mamy tutaj jakąś taką gumę typowo, więc... Kurde, czy to będzie smakować jak... nie wiem co, zapomniałem, były takie huba buba, to była taka guma? Nie wiem, zobaczymy zaraz jak to będzie smakować i jestem ciekawy, co tu dłużej zwlekać, bierzemy bucha i próbujemy. Ej, naprawdę to smakuje jak takie w czerwonych listkach pewnej firmy, taka guma, takie listki były w takim pazłotku je jedliście. Zagadka dla was. To smakuje identycznie po prostu. Czuję się, jakbym tą gumę żuł. Naprawdę to idealnie odwzorowuje ten smak. To jest czerwona guma z tych właśnie czerwonych listków i na pewno każdy z was je zna. I to smakuje naprawdę identycznie. I naprawdę smak jest super. O ile lubicie te gumy. Bardzo słodki. Jest bardzo słodki. No jak te gumy. Naprawdę. Właśnie czuć tą słodycz, więc jak bierzecie bucha, to naprawdę macie... W ogóle teraz cały czas mam posmak tej gumy na języku, więc to jest fajne w tych premiksach, że one zostawiają posmak strasznie i to jest fajne, bo możecie się właśnie tym nasmakować i cały czas ten smak wam zostanie na tym języku i to jest naprawdę bardzo dobre. I smak jest tutaj odwzorowany 10 na 10 po prostu. Super. Naprawdę to jest najlepsze odwzorowanie smaku, jakie próbowałem po prostu. To jest genialne. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jest identyczne. No nic się tutaj nie przyczepia. Jakbym wziął teraz tą gumę, tylko że nie mam, bym posmakował, to smakuje po prostu łeb w łeb tak samo. Więc też wam polecam wszystkie premiksy. Wszystkie premiksy. Nie wiem jak to było tutaj już tak kolejnością, takie po prostu biorę, ustawiam, bo kolejność tutaj nie ma znaczenia. Wszystkie są super i naprawdę każdy z was musi spróbować tych olejków, więc polecam naprawdę wszystkie. Wszystkie są dobre, wszystkie zgadzają się z opisem, więc tutaj jak macie opis na butelkach, to wszystko się zgadza. Tak jak macie tutaj Grape Ape, no to czujecie tutaj taki miks, ale głównie winogrono, jak sama nazwa wskazuje. Macie tutaj Bubble Red, no po prostu wszystko jest zajebiste. Polecam z całego serduszka te premiksy. Robimy jeszcze taki śmieszny test, patrzcie. Bierzemy sobie kropelkę z jednego. Teraz to jest głupie co robię, ale po prostu jestem ciekawy jak to smakuje, bo jak już tyle premiksów leży na tym stole, to na pewno jesteście ciekawi jakby smakowała taka mieszanka wszystkich tych olejów, tych premiksów. Więc weźmy sobie po kropelce każdego, jaki tutaj mamy. Więc jeszcze tę kropelkę. Ostatni. Moja grzałka nie wie, co teraz się dzieje po prostu, a moje kubki smakowe pewnie też nie będą wiedziały, co się dzieje, więc bierzemy buszka. Wow, totalny miks. Ujeny. Po zalaniu wszystkich premiksów po kropelce czujecie wszystko. Ale powiem wam, że w pierwszym buchu wyczułem głównie winogrono, co jest dziwne. Ciekawe w sumie, więc winogrono, ale też czułem gumę balonową na samym końcu, a między tym całą resztę. Naprawdę wszystko się tu przebija, to jest taki miszmacz, jak zalejecie wszystko, no to macie ten sam efekt. Nie wiesz co palisz po prostu, powiesz, że to jest może winogrono, a może guma balonowa, a może to i to, a jeszcze czuć tutaj jakieś jabłko, a czuć jeszcze jakąś limonkę. Czuć po prostu wszystko. Więc ja wam polecam serdecznie wszystkie premiksy. Mam nadzieję, że te butelki wam nie przeszkadzały przez cały odcinek, że tam leżały sobie. Więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się i zapraszam was do osmakowania tych premiksów, bo są genialne, naprawdę. I też dużo nie kosztują, więc fortuny nie zbijecie, cena 10 na 10, smak 10 na 10, po prostu warto, naprawdę wow. Zawiedziony nikt nie będzie, możecie po prostu testować te premiksy. I jak wam się nie będzie coś podobało w smaku, to możecie mnie opierdzielić w komentarzu, więc daję tutaj swoją rękę, tutaj swoje słowo, że was tutaj nie koniuję. Dzięki za oglądanie, jeszcze raz zapraszam was do kolejnych odcinków. Kolejny odcinek o 12 w sobotę za tydzień. Jeżeli jesteś nowym widzem, no to tutaj już będziesz wiedział. Strzała i chmurka na koniec. Proszę państwa! Co my tutaj mamy za po prostu szał, to jest szał po prostu, rozbój w biały dzień, te premiksy miotą system, ale tak się napaliłem, że muszę przerwę zrobić, bo czuję po prostu miks tego wszystkiego teraz, no i nikotyna jeszcze działa.